Sama młodzież! I ty od przygotowania motorycznego! Słuchajcie, krótka pogadanka, dobra? Dokładnie jesteście dziwami. Mateusz, młodzieżowy reprezentant Polski, słuchajcie. Mateusz, w jakim wieku zacząłeś grać w Polsce? W wieku 10 lat. 10 lat, czyli tak jak ty, nie? Dzisiaj masz ile? 19. 19 lat, wreszcie proszę tutaj z tak klasy. Ciężko było? Bardzo ciężko. Co trzeba zrobić, żeby być na tym poziomie? Oj, dużo pracować, chodzić na treningi, uczyć się. Uczyć się, słuchajcie. Jak to mówią koszykówka, to jest sport dla ludzi inteligentnych. Tutaj kurki nie przejdą. Dobra, można opuszczać treningi? Nie za bardzo. Słuchajcie, nie można opuścić ani jednego treningu, żeby dojść do poziomu ekstraklasy. Rocznik. Chyba na Sebrali trenujecie? Tak? U trenera Sebrali? Kto jest rozgrywający? Jest uparły, ale nie ma chętnych. Ej, słuchajcie, zrobimy zaraz stację. Rafał z Monikiem poprowadzi w drzewkę. Trenerów, zawodników zapraszam tam. Wszystkie dzieci, które wezmę udział w treningu, stoją na bocznej linii biały. Proszę, raz, dwa, trzy. Okej, ustawiamy się tutaj na linii bocznej wszyscy. Ilość jest, ale tej jakości nie za bardzo, ale może z biegiem czasem będzie lepiej. Myślę, cukier i rocznik. Nie za bardzo widzę, bo mi idzie. Przyniósłeś się jedno. Przyniósłeś? Ja. Tyle mnie prosisz, to musiałem w końcu przynieść. Nie, miejsca nie ma. Cicho. Panowie, jak to jest?
żebyście kiedyś do nas przyjeżdżali na Ekstraklasę, a teraz na odwrót. Taka kolej rzeczy. 6 lat do 99 roku. Hala pękała w szwach, bo karnety już były wszystkie. Karnety były już wszystkie we wrześniu sprzedane tak jak w Włocławku. Więc co ja robią? W przerwie wyłaziłek, zbierałek od chłopców karnety i w przerwie, jak była na cygaret pauza, nie na przerwa, i odprowadzą 50 ludzi. To na drugiej stronie nie szło siedzieć, bo tam nie ma ławek, nie? Witamy serdecznie. Gdzie to się porobiło?